Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko w nowym poradniku. Dzisiaj, zgodnie z tytułem poradnika, omówimy sobie RS485 i RS482. Dowiemy się również, na czym polega transmisja różnicowa i dlaczego jest ona godna uwagi, a szczególnie w przemyśle, ale nie tylko, również w naszych urządzeniach. Czym różni się w końcu od RS-232, czy też dla całkowicie początkujących, czym to się różni od chociażby I2C czy SPI. Taki sobie zrobimy na początku krótki przegląd różnych magistral, przy czym już wiecie zapewne, że ja w swoich książkach zielonej, niebieskiej, żółtej omawiałem i macie przykłady na magistrale I2C i SPI. Robiłem też pewne porównania i opisy. Były też fajne webinary na temat I2C. Natomiast odnośnie RS-232 też się pojawiła seria poradników. Tutaj zapraszam Was oczywiście do pobrania sobie programu Atnel Video Player i w nim można bardzo łatwo, szybko wyszukać poradników o RS-232, gdzie mówiłem o podstawach sprzętowych, o tym jak łączyć, jak testować, co krosować, gdzie, jak połączyć. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli również, zapamiętajcie teraz, to jest ważne, RS-485 i 422, ale od strony sprzętowej, warstwy fizycznej, można powiedzieć tak, ponieważ protokoły, jakie będziemy używać już programowo, to jest całkiem inna rzecz i być może o tym też będzie oddzielny poradnik. Tak jak zresztą macie w książkach moich czy w poradnikach, zwykle pokazują, jak komunikować się za pomocą RS-232, to być może zrobimy o jakiejś komunikacji RS-485 również, gdzie przy RS-485, przy tak zwanym half duplexie, trzeba jeszcze będzie, załóżmy, jakiś prosty protokół sobie wymyśleć typu master slave. To już pewnie sygnalizuje Wam, że te protokoły RS-422 czy 485 pozwolą na łączenie wielu urządzeń, ale dobra. Wszystko po kolei. Na sam początek przypomnę Wam, tu wezmę sobie moją taką mini tablicę, że jeśli sobie weźmiemy jakieś tam urządzenie, prawda, narysuję tutaj takie, chciałbym narysować jakiś stary telewizor, ale chyba widzę, że wyjdzie mi z tego bardziej mikrofalówka, no to narysujmy sobie tutaj taką siateczkę. Uprzedzam, że poradnik troszkę będzie trwał, ale mam nadzieję, że poruszę dużo ciekawych zagadnień, jeśli chodzi o RS-485, jak chodzi naprawdę o połączenia, łączenie mas i tak dalej, więc myślę, że warto ze mną troszkę wytrzymać. A zatem, jeśli mamy sobie jakieś urządzenie i do tego urządzenia zajrzymy do środka i tam jest sobie jakaś płyta elektroniczna, to zapewne wiecie, że sobie w środku jest jakiś jeden scalak, drugi jakiś malutki scalaczek, trzeci jakiś też większy scalak i zwykle, gdy są to mikrokontrolery, ja tu mówię o mikrokontrolerach, załóżmy, że tam jest kilka w mikrofalówce, bo to jakaś super inteligentna, to pewnie one muszą ze sobą gadać za pomocą jakiejś magistrali. Najczęściej pewnie sami wymienicie szybko, czym to połączyć. RS-232, rzadko ktoś to łączy RS-232. Dlaczego? No bo RS-232, jak wiecie, służy połączeniom 1:1. Tu też jest mały wyjątek i o tym, jeśli poradnik Wam się generalnie spodoba, to czekam na dole, na łapki w górę i oczywiście sugestie, żeby zrobić również te dodatkowe poradniki, zarówno o komunikacji programowej z procesorów AVR, jak chodzi o RS-485-422, ale także jak chodzi o te połączenia nietypowe dla RS-232, gdzie można podłączyć urządzenie 1:1. To taki może trochę trik, ale można generalnie tego używać, chociaż z pewnym, no dobra, nie będę tu uprzedzał faktów. No niemniej jednak, tutaj czym moglibyście, no ktoś tam mi podpowiada i dobrze, że można to podłączyć magistralą I2C, takie na przykład mikrokontrolery różne, w ramach jednej obudowy, w ramach jednego urządzenia. No tam Wojtek podpowiada, że można użyć również SPI, prawda? Bardzo dobrze, ta sama magistrala może być tutaj pomiędzy tymi mikrokontrolerami I2C i SPI, zgadza się. I teraz, załóżmy, że mamy drugie urządzenie, tu sobie narysujemy je z boku, jakieś całkiem inne, narysujemy mu inne gałeczki, jakiś tam pasek podstępu czy wyświetlacz i załóżmy, że chcemy te dwa urządzenia ze sobą połączyć, żeby wymieniały się danymi. No i tutaj wielu początkujących, jak wiecie, robi sporo błędów, ponieważ próbują, co zrobić? Połączyć to linią na przykład I2C, no bo od tego zaczęli swoją naukę. Czasami myślą, a nie będę się uczył RS-232, bo to jest jakiś przestarzały w ogóle rodzaj transmisji, wolę te nowsze. I tu robicie ogromny błąd, ponieważ RS-232, jak wiecie, jest używany praktycznie wszędzie, w wielu różnych komunikacjach, a jeśli chodzi o mikrokontrolery, to nawet lepiej
nie mówić. No RS-232 to jest tak jak zjedzenie kromki z masłem na śniadanie i koniec. O, to każdy prawie je, tak? Oczywiście niektórzy powiedzą, że a można podłączyć SPI i ciągną z urządzenia do urządzenia jakieś kable, tak? W przypadku I2C ile tych kabli będzie? Będą to 3 kable, tak? W przypadku I2C, czyli 3 linie, a w przypadku SPI, no będą to minimum powiedzmy 4 linie. Oczywiście mam tu na myśli również masę, którą trzeba poprowadzić. Czy tak można robić? I niektórzy jeszcze potrafią połączyć te urządzenia, które stoją w odległości od siebie, jak tu narysują takie strzałeczki, które stoją w odległości powiedzmy 5 metrów, 10 metrów i piszą później na forum gdzieś, a mi to działa. Nein! Słuchajcie, tego nigdy w życiu nie można robić. Zapomnijcie, magistrale I2C i SPI są tylko do połączenia urządzeń wewnątrz mikrokontrolerów, wewnątrz tego samego urządzenia. I tego się trzymamy. No dobrze, skasuję zatem ten obrazek i słuchajcie, szybciutko sobie teraz spróbujmy pomyśleć, co by było, gdybyśmy wzięli sobie dwa, oj, nie tym pisaczkiem chciałem rysować, gdybyśmy mieli sobie dwa jakieś urządzenia, prawda, już wiemy, że możemy je połączyć, chcemy, żeby dwa ze sobą gadały. Może to być na przykład jakiś nasz mikrokontroler i na przykład komputer PC. Wiemy, że obydwa zwykle mają jakieś interfejsy UART RS-232, można stosować różne przejściówki USB RS-232 albo stare przejściówki w systemie napięciowym RS-232, tu zapraszam do moich poprzednich poradników, a więc pewnie się zgodzicie ze mną, że wystarczy poprowadzić sobie linię TX, to z tej strony będzie nadawanie, na przykład może inaczej to zrobimy, tak żeby to było widać jakby przeplot, tu mamy załóżmy linię TX, to ją poprowadzimy tak, zrobimy sobie przeplot i doprowadzimy do linii RX. I z drugiej strony oczywiście też będzie przeplot i doprowadzimy do linii tutaj TX, a tutaj mamy RX. Tak, to już wszyscy wiemy po moich poprzednich poradnikach. Tutaj natomiast mamy linię masy, tak to musi być. No dobrze, ale chcielibyśmy załóżmy wpiąć się tym PC-tem, czy też naszym urządzeniem, jeszcze chcielibyśmy inne urządzenie podpiąć. I co wtedy? Stajecie na rozdrożu. Kurczę, jak to zrobić za pomocą RS-232? Załóżmy, że jeszcze nie znacie, nie słyszeliście tego, że ja mówiłem, że jest pewien trik, który będzie w pewnych warunkach na to pozwalał, ale kurczę, jaka jest droga następna? Już nie możemy z I2C, nie możemy z SPI, nie możemy z RS-232, to co? No właśnie, słuchajcie, teraz będziemy mogli skorzystać z RS-485, i lub 422. Ale zanim jeszcze do tego dojdę, to uwaga, pokażę Wam w międzyczasie, bo pewnie słyszeliście, tak gdzieś Wam przebłysnęło, że dlaczego te magistrale RS-485 się wykorzystuje tak często w przemyśle. Nie tylko dlatego, że ona pozwala włączyć wiele urządzeń w tę magistralę, ale również dlatego, że jest ona odporna na zakłócenia. A właśnie, co to może oznaczać? Otóż sobie wyobraźcie, weźmy sobie, załóżmy sygnał z tego miejsca, o tu podłączymy się sondą oscyloskopu i tu sobie zrobię takie kółko, podglądamy co się dzieje na oscyloskopie w tym miejscu na początek, tak? Weźmy sobie kolorek niebieski i załóżmy, tutaj nadaje nam jakiś sygnał na tej nóżce w standardzie TTL, załóżmy 5 V. Widzimy zatem na oscyloskopie taki mniej więcej przebieg, zobaczcie, równe przebiegi, prostokątny, powiedzmy, prawie że idealny przebieg. Ale teraz zastanówmy się, jaka może być długość tego kabla RS-owego, RS-232. Słyszeliście o tym? Bo ja o tym może i wspominałem, ale przyjmuje się, bo tego standard wprost nie określa, wręcz mówi, że im większa prędkość, tym krótsza odległość kabla. Oczywiście chodzi tu o pojemność linii przesyłowych, która to pojemność będzie troszeczkę niszczyła nam przebieg właśnie. I z tego powodu, słuchajcie, ponieważ jest to oczywiście transmisja niesymetryczna, przepraszam, symetryczna, nie, niesymetryczna, już nieważne, nie jest różnicowa, to niestety na początku kabla i na końcu kabla, gdybym teraz sobie wziął tutaj jeszcze inny kolorek, na przykład powiedzmy jaki kolorek, taki fioletowy i tu załóżmy wepnę się znowu oscyloskopem i będziemy chcieli podejrzeć, ale zapiszemy sobie, że ta linia ma na przykład, nie wiem, strzelam na razie 25 metrów długości, prawda? To okaże się szybciutko, moi kochani, że na tym drugim przebiegu już zobaczymy zamiast takich równych zboczy, to nagle się okaże, ja to tak mniej więcej narysuję, słuchajcie, że po 25 metrach to już będziemy widzieli jakieś takie pagórki, doliny jakieś takie, o coś takiego. I czy Wam to się podoba? Czy to jest równe temu? No oczywiście, że
to nie jest równe temu. Zaczyna być problem. Na początku widzimy ładny sygnał, na końcu niestety taki trochę podniszczony. Powiem więcej. Będzie jeszcze gorzej, gdy się okaże, że do takiego sygnału, słuchajcie, dojdą jakieś zakłócenia na liniach. Oczywiście jak RSA 232 puścimy skrętką, nawet ekranowaną, to ta linia będzie mogła mieć powiedzmy no do 20-25 metrów. Ktoś tam mi mówi, a ja puściłem skrętką RSA 232 na 30, na 50 metrów i też mi działa. No dobrze, no działa oczywiście, ale to tak samo można powiedzieć, że jak ktoś w domu ma bezpieczniki, prawda, topikowe i zamieni je na gwoździe, no też będzie mu działała instalacja elektryczna, ale czy to będzie dobrze, prawda? No to trzeba tak pomyśleć i podejść do tego po inżyniersku, jak to się mówi. A zatem, moi kochani, wyobraźmy sobie teraz, że na takiej linii nastąpi jakieś zakłócenie i jakiś taki pik tutaj sobie narysujemy, prawda? To może się okazać, ponieważ jak wiecie, RS-232 jak działa, to mikrokontroler, czy tam jakikolwiek coś, układ, który analizuje to, co przylatuje mu na linię na RX-a, to jak wiecie, o tutaj narysuję takie zielone kreseczki, próbkuje każdy co jakiś czas, co ileś mikrosekund, zależy jaką prędkość ustawimy, to musi ileś próbek wykonać. I teraz sami widzicie, że jak w taką linię wskoczy odpowiedniej wielkości zakłócenie, to się może okazać, że on przyjmie, że tu ma stan wysoki, ale tutaj na przykład mu już przyjmie niestety błąd i tutaj mu wyjdzie, że ma stan niski, prawda? A tu znowu stan wysoki i już mamy zakłócenie sygnału. Mam nadzieję, że to widzicie, moi kochani. A więc będzie niedobrze. Oczywiście po drugiej stronie to się objawi jeszcze gorzej jakimiś to zakłócenie, to w ogóle wyjdzie nam jakiś taki, no może tu brzydko rysuję, ale to już w ogóle będzie jakaś masakra i po drugiej stronie to już na pewno odbiornik tego nie odczyta. To tyle chciałem tytułem wad RSA 232. Podsumowując, po pierwsze pozwala połączenia robić tylko, moi kochani, 1:1, no i powiedzmy długość kabla kilkanaście metrów, powiedzmy do 15 metrów, w porywach, jak zrobimy to na skrętce, do 20-25 metrów, jak chcecie sprawdźcie sobie to na oscyloskopie, jak to wygląda. No i teraz, jak to zamienić na RSA 485, bo oczywiście, uwaga, RS 485 działa na bazie RSA 232. RS 422 również na bazie RSA 232. Tego sposobu komunikacji. W jaki sposób? Już Wam opowiadam, ale dajcie mi sekundkę czasu techniczną. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, moi drodzy. W takim razie skasuję ten rysunek. Dlaczego? Dlatego, że teraz chciałbym właśnie pokazać Wam, jak to się ma, jak możemy przejść z RSA 232 na RS 485. Do tego będą nam potrzebne tak zwane konwertery sygnału, ponieważ no, tutaj niektórzy się dziwią i mówią, niektórzy mówią, że RS 485 to jest przesyłanie danych po dwóch liniach, a RS 232 muszą być trzy linie, czyli TX, RX i masa. A w RS-ie 485 to co? Kod zjadł masę? Oczywiście masa też musi być, chyba że zastosujemy optoizolację i to w tym optoizolację sygnałową i galwaniczną, jeśli chodzi o zasilanie, to wtedy z tą masą będą pewne niuanse, ale to Wam powiem jeszcze później, jak dojdziemy do szczegółowych rozwiązań. Natomiast będzie trzeba wykorzystać konwerter RSA 232 do RSA 485 albo 422. I tu opowiem Wam o najprostszym scalaku. Oczywiście są różne scalaki z różnymi dodatkowymi opcjami typu fail safe, czyli takimi, które nawet będą potrafiły wykrywać te kolizje
Źle mówię, tfu, nie kolizje, tylko awarie na linii. A awarie jakie mogą być na liniach RSA, na tej parze różnicowej? Tak, zaraz się dowiemy, co to jest ta para różnicowa. No mogą być takie awarie, że na przykład linia będzie zwarta albo przecięta, prawda? No to będą mogły takie, są różne futury, jak to wykrywać? Można by to było samemu robić jakimś prostym scalakiem i tak dalej. Ale znowu, zanim przejdę do omawiania tegoż naszego scalaka, tak, czyli konwertera RS-232 na RS-485, to chciałbym Wam niejako w tym momencie zabrać chwilkę czasu i powiedzieć coś o wzmacniaczach różnicowych, tak? Wzmacniaczach operacyjnych różnicowych, które mogą pracować właśnie wzmacniać sygnały różnicowe, tak? Wzmacniaczach operacyjnych, z tym się źle wyraziłem na początku. I teraz tak na szybciorka, zobaczcie, taki wzmacniacz operacyjny, to jest zbyt brzydko narysowałem, proszę bardzo, rysuje się w postaci takiego trójkąta. Ja wiem, że tutaj, broń Boże, nie mam zamiaru teraz Wam tu całego wykładu robić o wzmacniaczach operacyjnych, jakie one mają tryby działania i tak dalej. Chcę Wam tylko pokazać najprostszą rzecz pod kątem tego, co będę dalej omawiał, czyli sygnałów różnicowych i z czego to wynika. Lepiej zrozumiecie nawet wewnętrzny później schemat scalaka, o którym Wam powiem. Myślę, że warto, a poza tym jest bardzo fajna książka, tutaj postaram się ją w trakcie, jak będę to mówił, pokazać jej tytuł, żebyście zobaczyli, i wydawnictwo, do której warto zajrzeć. Ja do niej zaglądałem, ja sam się uczę, słuchajcie, elektroniki analogowej, bo tu niestety na tym polu nie jestem, nie czuję się najlepiej. Tak jak powiedzmy w technice cyfrowej czy w programowaniu, ale no pewne rzeczy już się nauczyłem i pewne pierwsze podstawy mogę Wam opowiedzieć. To jest bardzo ważne. I taki wzmacniacz operacyjny, słuchajcie, ma sobie jakieś wyjście sygnału, tak tu będą się pojawiały jakieś tam stany, jakieś napięcia, a ma również, słuchajcie, dwa wejścia. I to nie jest żadna bramka logiczna, ma dwa wejścia, przy czym jedno jest oznaczone plusikiem, drugie minusikiem. Co to oznacza? To plusikiem oznaczone wejście to jest tak zwane wejście nieodwracające sygnału, natomiast to minusikiem oznaczone wejście to jest tak zwane wejście odwracające. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że taki wzmacniacz operacyjny potrafi, oczywiście ja tu nie rysuję teraz żadnej aplikacji, nie będę mówił o sposobach zasilania, że to się zasila, również można zasilać dodatnim i ujemnym napięciem, są wzmacniacze, które można tylko dodatnim napięciem zasilać i tak dalej, no tego jest dużo, tych informacji, tu odsyłam do książki. Ale wyobraźmy sobie, moi kochani, tylko tu wezmę, skasuję kawałeczek tych, bo te nóżki to mu za długie narysowałem. Dlaczego? Dlatego, że teraz bym chciał sobie narysować szybciutko, wezmę inny kolorek. Taki przebieg mamy na wejściu. Powiedzmy, że narysujemy sobie sinusoidę, słuchajcie. Nie wiem, czy później uda mi się ją odtworzyć, ale taką sinusoidę. Podajemy na wejście nieodwracające. I załóżmy, że na wejście odwracające podamy, no tu nie mogę tego skopiować, podamy, słuchajcie, uwierzcie mi, że załóżmy, to jest taki sam przebieg, prawda? Skoro to jest wzmacniacz różnicowy i wzmacnia różnicę sygnałów pomiędzy wejściem odwracającym i nieodwracającym, no to zakładając na przykład na upartego, że tu mamy poziom 5 V, tu mamy poziom 0 V, słuchajcie, tutaj tak samo mamy poziom 5 V, tutaj mamy 0 V, no to słuchajcie, to powiedzcie mi, tutaj będzie różnica sygnału jaka? 0. A więc tak naprawdę w każdym odcineczku będzie różnica sygnału 0, a więc na końcu otrzymamy z tego przebiegu po prostu jedną kreskę, prosty przebieg na oscyloskopie, 0 V, po prostu napięcie się nie zmienia. Aha, no to o co chodzi z tym wzmacniaczem różnicowym? Chodzi, moi drodzy, o to, że gdy sobie cofnę te sinusoidy tutaj troszeczkę, poczekajcie chwileczkę, gdy sobie to cofnę, muszę tutaj wycofać jeszcze tą sinusoidę i teraz wezmę drugą i słuchajcie, narysuję ją w przeciwfazie. Zobaczcie, co teraz się stanie. Teraz ją narysuję w ten sposób. Tak, tutaj gdzie był dołek, to jest wierzchołek. O, tak. Czyli zobaczcie, odwrotnie. No trochę mi tak to krzywo to wychodzi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, tak? Tutaj nadal, słuchajcie, mamy poziom powiedzmy 5 V. Tutaj mamy poziom 0 V i tutaj tak samo szybciutko 5 V, a tutaj poziom 0 V. Co to oznacza? Zobaczcie, że teraz pomiędzy szczytem tego napięcia podanego na wejście nieodwracające na plusik, a pomiędzy napięciem podanym na wejście odwracające jest już różnica i to wyraźna, bo tu mamy 0 V, a tu mamy
5 V, a więc różnica w tym miejscu będzie na poziomie 5 V, a więc pojawi się jakieś napięcie. Tak naprawdę wtedy dopiero na wyjściu również zobaczymy sinusoidę. Już teraz nie ważne, czy ona będzie znowu przesunięta w fazie w stosunku do jednej czy drugiej. Ważne, że zobaczymy w końcu sygnał różnicowy. Co więcej, wzmacniacze różnicowe mają tę cechę, że potrafią mieć wzmocnienie na swoim wyjściu, potrafią wzmacniać bardzo mały sygnał o nie tak jak tranzystory kilkaset razy, nie o 1000 razy, a o czasami wiele dziesiątek, setki tysięcy razy, w zależności od tego, jak ustawimy sprzężenia zwrotne i tak dalej. A zatem, krótko mówiąc, zakładając, że te sygnały wejściowe tutaj mielibyśmy, zobaczcie, na poziomie takim, że one były w przeciwfazie, ale różnica napięć byłaby, nie wiem, taka niewielka, rzędu nawet powiedzmy 2 mV, to my możemy to wzmocnić i na wyjściu dostaniemy wyraźną różnicę pomiędzy tymi dwoma sygnałami. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Tak działają mniej więcej, w cudzysłowie, wzmacniacze operacyjne, jak chodzi o sygnał różnicowy. Jeśli to już wiemy, to teraz możemy przejść sobie do omówienia scalaka. Skasuję ten rysunek, odsyłam jeszcze raz do książki o wzmacniaczach operacyjnych. Mam nadzieję, że wiele rzeczy z niej się będziecie mogli również nauczyć, tak jak ja kiedyś, jeśli chodzi przynajmniej o te początki, bo sam niestety wszystkich konfiguracji, jakbym miał zaprojektować jakiś filtr na wzmacniaczach operacyjnych, jakieś jeszcze powiedzmy inne skomplikowane rzeczy analogowe, to jeszcze się wciąż tego uczę. Całe życie się uczę. Dobrze, to teraz mam nadzieję, że nawet widzieliście kiedyś układy konwerterów RS-232 na 485. Tam już Wojtek krzyczy z sali, że na przykład takim konwerterem, który zna, jest jaki układ? Na przykład MAX 485, albo tak jak mamy wbudowany w zestaw uruchomieniowy ATB. Słuchajcie, tutaj taki mały scalaczek o symbolu SN75176. To jest, można powiedzieć, że odpowiednik MAXa 485. Narysujmy sobie zatem, moi drodzy, taki scalak i spróbujmy sobie powiedzieć troszeczkę o tym, jak on będzie działał, jakie on ma zadania i tak dalej. Jest to scalak, powiedzmy, MAX 485, czy tam też SN75176. Jest to scalaczek, tak naprawdę, który ma tylko 8 nóżek. Ja tu może też je krzywo trochę narysuję, ale zawsze to coś. Proszę bardzo, pozwólcie, że tutaj troszeczkę czasu stracimy, ale wydaje mi się, że warto to poznać od środka, nie od struktury, od krzemu i atomów nie będę wyjaśniał. Tu jest nóżka numer 1, nóżka numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skoro to jest konwerter RS-a 232 na 485, to tak się złożyło nawet fajnie, że poza nóżkami 8, która to jest nóżką zasilania, słuchajcie, tu się podaje VCC zwykle 5 V, ale mogą być i niższe napięcia 3 V, a tu jest nóżka zasilania, nóżka masy. Więc pozostałe nóżki będą nas interesowały z pewnych względów. I tak się składa, że ta lewa strona nóżek będzie nam potrzebna po stronie RS-a 232, natomiast te dwie nóżki po tej stronie będą nam już odpowiadały za komunikację RS-485, moi kochani. Jak więc to wygląda w środku? Otóż zobaczcie, to wygląda mniej więcej tak. Tutaj narysuję taki, słuchajcie, takie ząbki mi się tu narysowały, jakby taki wzmacniacz operacyjny, tak nie na darmo o tym mówiłem. Przy czym ten wzmacniacz operacyjny też możemy powiedzieć, że tutaj mu plusik postawimy, tu minusik. Ma wejście odwracające i nieodwracające. Przy czym w tego typu układach to nie są wprost takie wzmacniacze operacyjne. To są skomplikowane, trochę bardziej jeszcze układy rozbudowane o pewne inne możliwości. I wejście odwracające zwykle zobaczycie, że jest oznaczone kółeczkiem. Tak jak to logika mówi w tych różnych układach. Kółeczkiem. A więc to będzie wejście nieodwracające, moi kochani, a to będzie jego wejście odwracające. Zaraz zobaczymy, co dalej się będzie z nimi działo. Co więcej, tego typu wzmacniacze operacyjne mają jeszcze dodatkową nóżkę wewnątrz tych układów, które pozwalają jakby blokować ich działanie, jeśli chodzi o wyjście takiego wzmacniacza. Można zatem je ustawić w stan wysokiej impedancji. Na czym to polega? Działa to podobnie jak bufory trójstanowe, które pewnie znacie z rozdzielania magistral na urządzeniach na SPI albo gdzieś tam. Szybciutko tylko tutaj narysuję, oznaczę kółeczkiem. Co to oznacza, że oznaczę kółeczkiem to wejście? To oznacza, że aktywny stan, żeby zablokować ten wzmacniacz operacyjny w środku, to będzie 0, prawda? Bo jest kółeczko. Bez zera to byłaby 1. I już Wam mówię dalej, ale znowu potrzebuję krótką przerwę techniczną, a staram się mówić najszybciej, jak mogę. Nie wiem, czy mi to dobrze wychodzi. Dacie mi później znać łapkami w górę, ewentualnie. Hej, zaraz wracam.